Siemanko. Jak widzicie, motocykl jest już załadowany. Jedziemy zobaczyć na kopalnię. Nie będę dużo gadał w kasku, bo gdzieś zgubiłem tą przejściówkę między GoPro a mikrofonem. Więc nie będzie mnie słychać na pewno. Dlatego postaram się wygadać w czasie drogi. Ulepiłem sobie takie mocowanie do motocykla i takie coś. Myślę, że teraz już mi nie spadnie, bo parę razy się przechylił. Ogólnie taki zestaw to nawet ładnie się prezentuje. Mam problem z silnikiem. Widzicie ten czerwony silikon? No, tak się nie powinno składać. Chyba, znaczy na pewno się nie powinno tak składać silnika. Ale nie miałem uszczelki już, a stało się tak, że pompa wody wysiadła i się w skrzyni zrobiło, budyń się zrobił taki i musiałem to zdjąć, tą pompę wody jakoś tam odratowałem tymczasowo, żeby chociaż dzisiaj pojeździć i no złożyłem to wszystko, olej wlałem i zobaczymy, ale już czułem, że sprzęgło się trochę ślizgało. To jest źle, że ja to jadę na tym, ale no tak nie wolno robić, ale ja mogę. Ale już pompa zamówiona jest, także w tygodniu będzie. Jak chcecie, to mogę zrobić wam o tym film, jak ja to będę wymieniał, bo pewnie będę robił to sam. Założę kamerę na głowę i będę wam pokazywał. Albo timelapsa zrobię. O. Może timelapsa zrobię. Zobaczymy. Pewnie nie zrobię nic, ale lepiej coś gadać, niż nic nie gadać. Dobra, to na tyle. Zobaczymy się w samochodzie. Dobra, jedziemy? Jedziemy, jest nas. Jest nas. Raz, dwóch, trzech, czterech, pięć osób. Będzie spokój. Także jak wam ponawijam to tylko teraz, bo później tak wiem, nie mam przejściówki do mikrofonu. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Miałem znowu tą kartkę. Ja chyba muszę zacząć pisać scenariusze do filmu. No później jak już jest kamera włączona, to jest taka pustka w głowie.
uratowałem. Co to było? Yes.